Raport z frontu, dzień 23. Klamra, czyli jak sam zachorowałem na COVID. Z kanapy na krzesło, z krzesła na kanapę. 5 kroków z pokoju do łazienki, 5 kroków z powrotem. Mieszkanie w kamienicy na ostatnim piętrze. Najgorętszy dzień w roku gotuje mnie na twardo. Wiatrak warczy na trójce, ale i tak się topię. 4 kroki z kanapy na łóżko. Komputer, praca. 8 kroków z łóżka do kuchni. Lodówka, żarcie. Niewiele, i tak nic nie czuję. Żadna przyjemność z jedzenia. Z kuchni na kanapę. 5 kroków pod prysznic. Życie w przymusowej izolacji nie jest zbyt skomplikowane. Dzień dobry. Pana pracodawca wysłał nam wczoraj maila. Jest pan ponoć chory, to prawda? Jest pan chory? Słyszę w słuchawce. Pyta pani z inspekcji sanitarnej. W sensie z sanepidu. Czwartek, godzina 9 z hakiem. No nie powiem, pytanie mnie zamurowało. Przez chwilę nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Miło, że się pani odzywa. Od 6 dni nie mogę się z wami skontaktować. Wydzwaniam na wszystkie możliwe numery, odpowiadam. Jak na okoliczności i tak dość spokojnie. O tym, że miałem kontakt z osobą zakażoną, dowiedziałem się w sobotę. 6 dni wcześniej. Chyba tylko z poczucia elementarnej odpowiedzialności sam nałożyłem na siebie kwarantannę. 0 wychodzenia z domu, zakupy przez internet. Dostałem cynk od kumpla z pozytywnym wynikiem, ale do sanepidu zgłoszony nie zostałem, bo kontakt miał miejsce nie 7, a 8 dni wcześniej. Nie łapałem się w widełkach. Miałem kontakt z osobą zakażoną. Co robić? Wpisałem w wyszukiwarkę. Rządowe strony mówią jasno. Skontaktuj się z sanepidem. Poniżej numery telefonów. Dobra, wstukałem ten warszawski. Nie można zrealizować połączenia. Jeszcze raz. Nic z tego. Połączenie nie może być zrealizowane. Drugi numer, trzeci, piąty. Ani jednego dobrego sygnału. Minął 1 dzień, drugi, trzeci, czwarty, a ja w stanie zawieszenia. Myślę sobie, czuję się dobrze, objawów nie mam, ale skąd mogę mieć pewność, że się nie zaraziłem? Przecież z chorą osobą jechałem 5 godzin samochodem. Zrobię badanie na własną rękę, żebym miał pewność, że chodząc po mieście nie zarażam ludzi. Telefon, prywatna klinika, 500. Na drugi dzień sprawdziłem wynik w systemie. Znów musiałem chwycić za telefon. Jeden numer, drugi, trzeci. W końcu szok, bo ktoś słuchawkę podniósł. Po 5 dniach. Nie wierzę, że udało mi się do was dodzwonić. Nie należy to do najłatwiejszych zadań. Zażartowałem, jakby mi do śmiechu było. Proszę pana, ale ja panu nie pomogę. To oddział sanepidu na lotnisku Chopina, powiedział mi kobiecy głos. Pewnie ma pani takich telefonów sporo. Próbowałem badać skalę chaosu. Proszę pana, setki dziennie. Ludzie nie wiedzą, co mają robić. Nigdzie nie mogą się dodzwonić. Rozbrajająca szczerość pracowniczki urzędu nawet mnie nie zdziwiła. Dam panu 2 numery. Tam proszę próbować. Ma pan coś do pisania? Miałem, zapisałem, zadzwoniłem, ale ani sygnału. Szperanie w sieci, przeglądanie stron. Wojewódzki sanepid, powiatowy, ogólnopolska linia. Pani podyktowała kolejny numer, ten już powinien być sprawny. Dostałem pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa. Co mam dalej robić? Kiedy mam przejść kolejne badania? Kiedy przyjedzie do mnie ktoś po wymaz? Spytałem. Ale proszę pana, przecież pan do mnie przed chwilą dzwonił. Tu lotnisko. Ręce mi opadły. Poddałem się. Świat od pół roku pogrążony jest w pandemii, a w Warszawie skontaktowanie się z inspekcją sanitarną jest po prostu niemożliwe. Nierealne. Numery podane na stronie ministerstwa nieaktywne. Wysłałem tylko wynik swojego badania na maila do powiatowego urzędu i tyle. Bo i co mogłem więcej zrobić? No i w końcu nastąpiła ta chwila, w której sanepid do mnie zadzwonił i spytał, czy to prawda, że jestem chory, bo mój pracodawca im maila posłał. Tak. Wczoraj dostałem dodatni wynik badania, mówię więc pani. Nawet wyniki wam wysłałem. Wie pan co, do nas maile i tak po 15 minut idą. A czasem w ogóle nie dochodzą. Mamy przeciążony system. Niech pan wyśle jeszcze raz, na spokojnie. W ten sposób, po tym jak całymi dniami dobijałem się do służb, będąc totalnie poza ich zainteresowaniem, jako osoba chora dałem się w końcu oficjalnie zamknąć w 4 ścianach. Na własną prośbę, wręcz tego żądając, upominając się. Teraz siedzę na kanapie i rozbieram tę sytuację na części. Z głowy nie mogę wyrzucić jednej myśli. Ile osób w podobnym do mojego położeniu powiedziało w końcu: nie to nie, pierdolę to. I poszło normalnie do roboty, sklepu, fryzjera, rodziców, na imprezę, wesele, pogrzeb. Jako osoba, która z COVID-em zderzyła się osobiście, mogę powiedzieć wprost. Nie ma jasnej, prostej, wszystkim znanej i przede wszystkim skutecznej procedury postępowania punkt po punkcie. Nie mogę się wyzbyć wrażenia, że wszystko, co dzieje się wokół, to gra pozorów, teatr. Trudno choć przez chwilę nie pomyśleć, że to, co znajduje się pod kontrolą sanepidu, to ledwie skrawek pandemicznej rzeczywistości. Media dudnią o tym od miesięcy, rzucają liczbami, statystykami.
informują o nowych objawach, powikłaniach, bezobjawowym przechodzeniu, śmierci pod respiratorem. Przywykliśmy. Z trybu pilne przeszliśmy w tryb wycisz. Dopiero gdy okazuje się, że najpierw miałeś kontakt z osobą chorą, a później sam masz pozytywny wynik, możesz zrozumieć, jak wiele ta sytuacja generuje kłopotów. Ile masz pożarów do ugaszenia? Nie mówię o problemach zdrowotnych, bo akurat ja chorobę przeszedłem bardzo łagodnie. Po pierwsze, informowanie ludzi. Niezwykle ciekawe doświadczenie. Większość osób, do których musiałem zadzwonić, lista długa nie była, składała się może z kilkunastu nazwisk, przyjęła wieść ze zrozumieniem. Dzięki, że dzwonisz, mam nadzieję, że się dobrze czujesz, wszystko będzie dobrze, gdybyś czegoś potrzebował, dawaj znać. Były jednak też takie reakcje. Kurwa mać, serio? Ja pierdolę, a ja mam wakacje zaplanowane. Gdzie się mogę przebadać? Bez taktu, bez popatrzenia na drugiego człowieka, który równie dobrze może przecież do ciebie dzwonić ze szpitala. Budzenie przy tym poczucia winy, jakbym był winny, że się zaraziłem. Inne ciekawe zjawisko to plotkowanie. Po tym, jak poinformowałem wszystkie osoby, że miałem kontakt z chorym, ale nie mam jeszcze wyników badania, odebrałem kilka telefonów od ludzi, z którymi na ten temat w ogóle nie gadałem. Słyszałem, że masz COVID. To prawda, że jesteś zakażony? O kurwa, ale jaja. Ktoś z mocniejszą psychiką poczuje się wtedy jak ciekawostka, małpa w cyrku. Ktoś ze słabszą, jak materiał zakaźny do utylizacji. Po drugie, procedura w miejscu pracy. Poinformowanie przełożonych. Kontakt z działem HR. Tworzenie listy osób, z którymi się widziałem w ostatnich dwóch tygodniach. Maile, telefony, kasowanie ludziom delegacji. Weźmiesz na siebie odpowiedzialność i wyślesz służbową podróż kogoś, z kim widziałeś się 8 dni temu? Widełki sanepidu się nie łapie, ale ja też się przecież nie łapałem. Zamknięcie i dezynfekcja biura, osobna ścieżka, osobną ścieżką informowanie sanepidu. Instytucji, która ma problemy z panowaniem nad sytuacją, trzeba pokazać, że panuje się nad sytuacją. I fakt, prywatna, wielka firma, w której pracuje, nad sytuacją panowała wzorowo. Błyskawicznie wdrożono wszystkie procedury. Wdrożono je, bo je wcześniej przygotowano. Po trzecie, skasowanie, odwołanie wszystkich zaplanowanych na najbliższe 2, a może i 3 tygodnie aktywności. Spotkania, wyjazdy, bilety lotnicze, za które nikt ci nie odda pieniędzy, rezerwacje w hotelach, które przepadają, a kasa wraz z nimi. Po czwarte, ten pożar gasi sanepid, gdy dzwoni po znajomych, z którymi miałeś kontakt i wpisałeś ich na listę. Stosuje przy tym sobie tylko znaną logikę. Osoba, z którą widziałem się codziennie po kilka godzin, ma się tylko obserwować, ale oficjalnej kwarantanny nie ma. Osoba, którą widziałem tylko raz, ma zakaz wychodzenia z domu przez tydzień. Gdy epidemia się rozwijała, ale daleko od ciebie, życie było o wiele prostsze. Teraz jednak choroba jest coraz bliżej. Wirusa złapał twój kolega z pracy, przyjaciel, brat. Miałeś z nim kontakt, więc wysłali cię na kwarantannę. I co? Kwarantanna minie, po dwóch tygodniach znów zadzwoni do ciebie znajomy, koleżanka, siostra, powie, że jest chora i znów czekać cię będzie przymusowe siedzenie w domu? Trudno to sobie po prostu wyobrazić, szczególnie w sezonie grypowym. Oglądam telewizję. Przedstawiciel partii rządzącej na pytanie o aktualną sytuację pandemiczną pisze te słowa w pierwszej połowie sierpnia. Z dnia na dzień są coraz większe liczby chorych, bite kolejne rekordy. Rzuca w eter, że wszystko jest pod kontrolą, że szpitale gotowe, system przygotowany, a sanepid działa sprawnie i bez zarzutu. Słyszę to i nachodzi mnie chęć wypierdolenia telewizora przez okno. Pilot, czerwony przycisk. 5 kroków z pokoju do łazienki. 5 kroków z powrotem. 4 kroki z łóżka na kanapę. Jeszcze 2 tygodnie i powinienem z tego mieszkania w końcu wyjść. Jeśli testy będą ujemne, jeśli w terminie przyjedzie wymazobus, jeśli wyniki przyjdą na czas. Staram się nie denerwować. Musimy się chyba do tego przyzwyczaić. Czeka to każdego. No, chyba że w końcu ktoś wymyśli sensowne procedury. Pandemia trwa od 1,5 roku, a na razie z wirusem świetnie radzą sobie tylko politycy w programach publicystycznych. Kto go doświadcza na własnej skórze, dopiero dostrzega ocean panującego chaosu i wszechobecnej prowizorki. Po tym, co widziałem, trudno mi sobie wyobrazić jesienny i jednoczesny atak grypy oraz COVID-u. Z kuchni na kanapę, z kanapy do pokoju, 5 kroków pod prysznic, 4 kroki, łóżko, sen. Paweł Kapusta, finalista Grand Prix, nagrody imienia Kapuścińskiego, laureat nagrody imienia Torańskiej, autor bestsellerów Gad i Agonia, powraca z nową, wstrząsającą i do bólu prawdziwą książką. Pandemia. Raport z frontu. Opowieść o pandemii w Polsce. Dni pełne napięcia, obaw i osobistych dramatów. Wiele perspektyw, zawodów, miejsc, narracji. Przeczytaj, co działo się na linii frontu walki z koronawirusem podczas pierwszej fali zachorowań. Pandemia. Raport z frontu w księgarniach od 2 września.